Witam wszystkich po raz kolejny i tym razem teraz postaram się nadrobić te zaległości z poprzedniego filmu, żeby teraz już całkiem pograć Forda Simulatora, którego w poprzednim odcinku właśnie nie potrafiłem, znaczy już miałem go uruchomić i przypomniała mi się ważna rzecz. Więc jeszcze zaznaczyć muszę. Więc zaczniemy. Wars, nie Ford. Ford, żeby nacisnąć. O, na chwilkę proszę, ta chwila była bardzo krótka. No i loga już się nam ukazują tradycyjnie. Czekamy. To jest logo Forda i to drugie i trzecie są jeszcze te loga. No tam zatrzymałem się na wyborze, czy chcę dźwięk, czy nie. No, o, teraz mi wziął inny wóz, Thunderbilda. No, teraz od razu drive. Generalnie będzie to samo. O, teraz chciałem powiedzieć, że jak włączymy dźwięki, to nie będziemy słyszeli policji z tyłu. Tak, w tej grze jest policja. Naprawdę. Więc... No, czy chcę mieć dźwięki? No, chyba jednak... Może to was zaskoczy, ale nie. Bo ja nie chcę ich słyszeć. Dlatego, że są jak na The Rock takie bardzo słabe, naprawdę. Może za chwilę ją usłyszycie, ale najpierw pojedziemy sobie samochodem. Mamy Forda Escorta, Mustanga i te pozostałe samochody. I tutaj tylko cztery z nich mają automatyczne skrzynie, a pozostałe resztą. No, wybiorę sobie jednego z automatyczną. Jak już mówiłem, nie ma różnicy pomiędzy kokpitami tych samochodów. Zawsze jest ten sam. I to jest wada. No, ale chyba sobie wybiorę Taurusa. No, zmieniłmy się napis na Arcade. I dobra, teraz jesteś na drodze i gotowy do jazdy. Celem jest dotarcie do jeziora tak szybko, jak to możliwe. I mamy sterowanie. Strzałki oraz na myszce jeszcze sterowanie. Takie bezsensowne. Dobra, jedziemy. No i jedziemy. Teraz mogę wam powiedzieć, że tutaj mamy ograniczenie prędkości. 65 mil na godzinę. Jeżeli je przekroczymy, a policja nas zobaczy, to dostaniemy mandat. Zaraz pewnie zobaczycie, jak wyglądający. O, teraz się zatrzymamy na stacji benzynowej. O, i mamy taki obrazek. I możemy teraz kupić jedzenie albo mapę. Albo nie możemy niczego nie kupić. Oczywiście mapkę kupujemy. Zawsze, jeżeli chcemy zobaczyć mapę, dociskam F2. Dobra. Space kontynuujemy. Spację oczywiście, po polsku. Mówię. I tutaj od razu ostrzegam. Wyłączałem dźwięki, a to znaczy, że... A już mówiłem to chyba, tak, ale... I mówiłem, że z tyłu mogą się pojawić policjanci. I słyszymy tylko dźwięki akurat. A więc jeżeli... O, teraz mam przekroczoną prędkość... O, tak, wolno jedziemy na prawie już maksymalnej dowolnej prędkości. Oraz się uderzyłem, widzieliście? Mamy trzy życia. Jeżeli te poły zupełnie... Będą wszystkie cztery, to będzie koniec gry i będziemy się zaczynać od początku. Mamy tutaj drogowskazy oznaczające czas na zakręty. Jeszcze mamy na ekranie napis, że zaraz będzie zakręt i coś tam o prędkości, zmienia na godzinę. No, do Nightlandu sobie pojedziemy. O, wolno jadę, bo ja się boję mandatu dostać. O, już. Wydaje mi się, że jadę. Wolno, a i tak już przekroczyłem 65 mil. Więc szybko jadę. O, prawie się uderzyłem, już straciłem tego pała. O, może... Uwaga, to jest pojazd. O, no nie, bez naciskania strzałki w górę nasz samochód nie zwalnia, więc
Możemy sobie jechać do tej samej prędkości, ile się chce. 64 max sobie wezmę, bo ja w 65 jak będę jechał, to nie wiem, czy już policja będzie mnie łapać, czy jeszcze nie. Do tej prędkości to przyspieszmy, ale tylko trochę. Jakoś się policja nie pojawiła dotychczas. O Jezu! O Jezu! Uderzyłem w niego, chociaż mogę być bliżej jeszcze niego. Wolno jadę, bo chcę uniknąć spotkania z policją. O, kolejna miejscowość już. Ostrożnie, bo się zaraz tu chyba uderzę. To może do Midland pojedziemy. O, pokażę wam mapę. O, mamy mapę. Jak będziemy już w Midlandzie, to będziemy tutaj. No, potem Kolumbia, Northbrook, Gerald, tam już jezioro. Dobra. O Jezu! O, czasem tutaj jest taki bug, że czasem mnie wywala automatycznie na lewo. Ło, znowu. No i to powoduje straty żyć. Uwaga, jadę szybko, mogę zaraz policję spotkać. No, zaraz włączymy sobie dźwięki, a nasze znaczy, zaraz włączymy. No, jak skończę przejazd, znowu się uderzyłem. O, proszę bardzo, oto przed wami. Policja odbywa sobie, on nas złapał. I przekroczy limit o 17 mil. Przepięknie. Tak więc dostałem mandat. No i zobaczyliście, przynajmniej bez dźwięku, jak to wygląda. Oś. Jezu, niepotrzebnie się zdarzyłem. No to dlatego, że ja nie chcę, żeby ten przejazd był... Znowu się uderzyłem! Po co... No Jezu! Prawie się pożegnałem z tą krą, ale jeszcze nie, jeszcze... No jeszcze przez te skręty automatyczne. Ja straciłem wszystkie życia. No i nie skończyłem. No, mamy średnią prędkość i czas główny. Dobra, czy chcemy coś? No, jest. Naciśnijmy, czyli tak. Nie, nie to chciałem. O! No. Z powrotem do pokaz... No, do aut. O Jezu. O Jezu! Zobaczmy jeszcze jakiś jeden. Taurus. O! Tego, tym, którym jechałem, zobaczmy. O, tak wygląda Taurus. Dobra. Teraz dźwięki włączę. Żebyście mieli na nie pogląd. A, będzie inaczej. Advanced dźwięki są. I teraz inny pojazd. Oż, więc wersją show jechałem. I będzie trudniej, bo dam manualną skrzynię. Escorda. Nie, Mustanga weźmiemy. Tutaj wziąłem Escorda czy Mustanga. No. To, wziąłem resztę skrzynię, więc będę sam zmieniał. Zmieniał. Jaki? Spacją się zmienia. To już bez sensu, ale dobra. No to jedziemy z dźwiękami. O, więc o, to znaczy, że nie będę się niestety odzywał. Więc po pierwsze, jak jadę z tymi, jak już chyba wcześniej wspominałem, bardzo słabymi dźwiękami, jak na ten 94 rok. Zobaczcie. Jakie słabe te dźwięki wydawane przez PC speakera jeszcze w 94. Wyobrażacie to sobie? No, a z pacją można powiedzieć, że spokojnie zmieniałem biegi. Tak, jest prawie tak samo trudno, ale według mnie trudniej. A te poziomy trudności różnią się tym, że na tym trudniejszym już się te życia nie resetują. A to, dobra, to wychodzimy, znowu się nam zaraz pojawi ekran pożegnalny. No i widzieliście też między innymi
Jak to wszystko wygląda w tej grze? Dobra. No to wychodzimy. Ale jako, że minęło tylko 10 minut, to oczywiście nie żegnam się z wami. No, nie żegnam się. Exit i coś. I taką jeszcze jedną grę wam pokażę. Nie wiem, co zamontować. Jeszcze raz. Oj, nie chcę. Nie. A, za długi tekst, muszę skrócić. Tak? Mam to spróbować, chyba. Gdzie jest ten znak? A, tutaj. O, dobrze. Dir? No i chyba... Lom. Robert? Czekaj. Jak to brzmiało? Rally chyba. Nie. Rel. Nie też. Dobra, zobaczę, jak to brzmiało. A, RR. To tak to brzmiało. Dobra. RR EGA, czyli grafika, no, kolorowa. No, już wam prezentuję. W ogóle to, poważnie, ten TikTok się teraz będzie pokazał bardzo krótko, więc jeszcze ta muzyka w tle, no, jest trochę wnerwiająca, ale no, zobaczcie. No, widzicie? Jak to brzmiało? Dobrze, tutaj mamy... możemy zrobić cały rajd. No i odcinki sobie wybrać. Tu mamy 3 odcinki. Na każdym z 5 sekcji. Możemy potrenować. No i zobaczyć. O, pokażę wam workshopa. Jak się do niego... A, spacja. No i tak, mamy... Możemy naprawiać tutaj. No jeszcze mamy części, żeby nasz wóz był szybszy. O, jeszcze wam pokażę minigrę. Wywiad w telewizji. Zobaczcie, jak ona wygląda. Co wybrać? Może 10? Nie, 10 nie. Może... Tak, 10 chyba. Źle, niestety. Co? Co mam wybrać? Co? Może pierwsze? O, dobrze! Przegrałem $30. 30! Nie, dolarów nie. To inne to było. W każdym razie 30 czegoś straciłem, niestety. O, a ta gra to Lombard Serial, którą pokazuję właśnie tak, jako taki jeszcze bonus do filmu. No i mamy jeszcze do wyboru trasy, jest ich 5. Każda trasa ma 3 sekcje. No to chyba sobie wybierzemy pierwszą. A jeszcze pokażę wam... Nie, to później wam pokażę. Bo i oczywiście nie będę się niestety odzywał, ale... zobaczycie. W ogóle to setup sobie weźmę. O, tutaj mogę wyłączyć albo włączyć dźwięki. Ej, ja chciałem wyłączyć dźwięki. Żeby to wam... O, dobrze.
off. Dobra. Teraz. O, to jednak będę rozmawiał. Tutaj. Flaga. Ktoś odlicza. Zaraz. Właśnie takich. Lepszej wersjach ktoś odliczał. Jakiś gostek. A tutaj zamiast głosu mamy jakiś dźwięk po prostu. Tutaj mamy niestety manual na screenie, też się zmienia spacją. Tutaj się uderzyłem. No i tak wygląda ta gra. Jest jeszcze wersja na Amikę i na Atari ST. Pokażę wersję kiedyś na Amikę. W ogóle to serię porównanie, no to chyba to nie jest taka seria, według mnie taka. Prawie zamiast tego będę robił. Zagrajmy z takich różnych wersji przeróżnych gier. W filmie będą co najmniej dwie gry. To jest ta, to już jest ta druga, więc. A czemu? A ja mam zmienić. Czy nieco? A już wiem, dlaczego tak wolno przyspieszysz. Przyspieszasz. Ale fajnie powiedziałem. Przyspieszasz tak wolno, bo jesteś na najwyższej skrzyni, a jesteś na niskich obrotach. Nie uderz w nic, bo to będzie ciebie kosztowało. No, zaraz kończymy po tej trasie. Jeszcze wam coś pokażę. O, i znowu uderzam. No, podejrzewam, że przejście tej trasy zajmie mi dużo czasu. Ale powiem szczerze, że grafika nawet jest dobra. Powiem szczerze. O tamtej grafice nie wspomniałem. O, jest brzydka trochę. I o, dźwięki tym bardziej. O, to już o dźwiękach to wspominać nie warto. No i tak wygląda ta gra. Mamy 15 odcinków. Czego przejście każdego zajmie nam minutę. Może trochę więcej, może nawet nie. O, tutaj przejście długo mi zajmie, bo tam stało się coś ze skrzynią, uderzyłem się i no, takie, tak było. Nie mam. Mówiłem, mamy manualną skrzynię, tylko tak jak tam w Fordzie też spacją się zmienia. No i skończymy zaraz to wideo, tylko ukończ ten odcinek, bo zaraz bo inaczej znowu zaraz coś uderzysz. No już mijamy linię mety. Drugi. O, i trzeci, po którym się zatrzymamy. Stop napis. No i się zatrzymujemy. No, czas wyścigu, bo tam przez ułamek sekundy, ale zastopujcie wybieg, jeśli chcecie go zobaczyć. O, mamy trasę w błocie, więc, ale jako, że obiecałem tylko jedno, to sobie przejść, więc wychodzimy. No to co? A, jeszcze. Pokażę wam, jak to jest z dźwiękami. Tak. Spacją. O, dobrze. Tutaj jest, i tutaj nie możemy najpierw pełnego radio zrobić, bo zobaczcie, co się dzieje, jak naciśniemy ten przycisk. No, musimy jeździć 5 tych właśnie tras podzielone po 3 sekcje i zdobyć jedną nagrodę, czyli a to nagrodą jest pewnie ta. A, nagrody są za kończenie wyścigów. Myślałem, że no, jeszcze dolary dostajemy w miniksze. Dobra, i na koniec pokażę wam tą drugą trasę. I jak to wygląda z dźwiękami. Możemy jeszcze spotkać samochód oponentów. No już i treningu już nie będę pokazał, więc wychodzimy z gry. Exit. No i żegnam się z wami. Teraz jednego zagrajmy, z którym zagrałem w kolejne gry. Do zobaczenia.